RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry Państwu. W nawiązaniu do wiadomości drogowych sprzed chwili mogę tylko powiedzieć, uchylając rąbkę tajemnicy, że oboje i mnie, i mojego i Państwa gościa zatrzymała ciuchcia przejeżdżająca sobie pod miastem. Tak po prostu. Rogatki były zamknięte tak, jak pewnie powinny, około 10 minut przed. W związku z tym utworzył się potężny korek. Ja przypuszczam, że to jest po prostu szykowanie nas, mieszkańców miasta i regionu, którzy z Wólek zrobili sobie swego rodzaju obwodnicę, bo wiadomo, że wtedy łatwiej dostać się do rynku miasta Nowego Sącza. Więc koleje przygotowują nas na szynobus i na zamknięcie Mostu Helenskiego. Takie jest moje domniemanie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka, radny miasta Nowego Sącza, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Ma pan podobne wrażenia jak ja? Podobne. Sam to odczułem dzisiaj właśnie stojąc w korku. Rzeczywiście ciuchcia jechała sobie takim żółwim tempem. I tak pomyślałem, jak to będzie za chwilę, kiedy rzeczywiście będzie ten most Heleński. Bo ta ciuchcia tylko już wtedy nie na węgiel, a prawdopodobnie elektryczna, będzie przejeżdżała na godzinę 4 razy, prawda? Bo co tak, pół godziny w tak, obie strony. Tak, i myślę, że będzie troszkę szybciej jechać, ale... Niemniej te rogatki pewnie będą tak, ciągle zamknięte. Ta rzeczywiście dzisiaj jechała wolno, natomiast no taka jest kolej rzeczy, kiedy chcemy mieć fajną infrastrukturę, to no musimy też chwileczkę pocierpieć i tak będzie przy budowie Mostu Heleńskiego, ale ja staram się już myśleć w przód, że jak będziemy mieli fajnie, kiedy ten most powstanie i rzeczywiście nam wszystkim wtedy będzie żyło się lepiej. Cierpieć po coś. I cierpieć po coś, ale też z drugiej strony proszę sobie zwrócić uwagę, że zawsze mogło być gorzej. Wyobraźmy sobie, wiem, że może to jest teraz trudne, ale co by było, gdyby nie było obwodnicy północnej? Ale mogło być też lepiej. Co by było, gdyby był już most na Piramowicza, czy też na przedłużeniu Piramowicza? No ale to akurat most na Piramowicza to nie była kwestia tylko i wyłącznie miasta Nowego Sącza, tylko jeszcze sąsiedniej gminy. No i tutaj wychodzi właśnie to, jak ważna jest współpraca. I pełna my, zgoda. My nie powinniśmy patrzeć tylko przez pryzmat granic miasta, tylko patrzeć szerzej w skali makro odnośnie całego subregionu sądeckiego, powiatu nowosądeckiego. I rzeczywiście, no kiedy... No, niektóre gminy nie chcą z Nowym Sączem współdziałać, no ja rozumiem, nic na siłę, ale cieszę się, że kiedyś pan prezydent Nowak postawił sprawę jasno i za jego tutaj działaniem mocnym powstała obwodnica północna, bo inni sobie nie potrafili z tym tematem dać rady, a akurat pan prezydent sobie z tym poradził i cieszę się i rzeczywiście trudno sobie dzisiaj wyobrazić budowę Mostu Helenskiego, gdyby tej obwodnicy nie było. Na pewno będą utrudnienia i to musimy wszyscy zrozumieć, ale wierzę, że po tym wszystkim nam będzie po Nowym Sączu jeździło się lepiej. Mieszkańcy regionu wskazują też na fakt, że będzie kumulacja, bo jeśli chodzi o Most Helenski, to jedno, no ale przecież na Juście będzie wzmacniane osuwisko, więc będzie droga zamknięta. Na przełomie maja i czerwca zamyka się wiadukt na ulicy Zielonej, w konsekwencji właściwie tamtędy ruch też będzie ograniczony, żeby nie powiedzieć zablokowany. No i za 2 miesiące skrzyżowanie na obu końcach Mostu Helenskiego. Będzie kłopot. Będzie kłopot, ale trzeba sobie zwrócić uwagę na to, że Polska jest w takim układzie klimatycznym, w jakim jest. My niestety lata nie mamy przez cały rok, tylko jest to mała część właśnie tego roku kalendarzowego i wtedy jest najlepszy czas, żeby takie remonty nie wykonywać. No nie wyobrażam sobie, że jeszcze kwestie Justu czy mostu no mielibyśmy wykonywać w zimie, bo rzeczywiście mogłoby to doprowadzić do mocnego paraliżu komunikacyjnego, szczególnie, że wtedy ślisko, jest dużo wypadków. Także no niestety, jak to powiedział jakiś klasyk, no taki mamy klimat. No w takim klimacie możemy racjonalnie i bezpiecznie tworzyć czy remontować infrastrukturę. Kto może niech się przesiądzie na rower, kto może niech chodzi do pracy na piechotę. Trochę gorszej sytuacji będą mieszkańcy Heleny i ci, którzy będą chcieli się z drugiej strony Dunajca dostać do centrum Nowego Sącza, bo tam zostaje tylko szynobus, a jest za mało miejsc parkingowych. Ale nie tylko Heleny, pani redaktor, dlatego, że na przykład już teraz widać, jaka jest dociążona ulica Węgierska, prawda? I to też mieszkańcy osiedla Biegonicy czy osiedla Dąbrówka również to odczują. Całe miasto odczuje budowę nowego mostu Heleńskiego, ale cieszmy się, że te 80
60 milionów, które udało się pozyskać na ten most, trafiło właśnie do Nowego Sącza. Te pieniądze mogły trafić zupełnie do innego miasta i to dzięki skuteczności właśnie samorządu sądeckiego udało się, że te ogromne pieniądze są w Nowym Sączu. No i musimy teraz troszeczkę pocierpieć, ale naprawdę później z tego tytułu będziemy mieli korzyści. Ale to, szukam, co pani powiedziała... Szukam alternatyw. Dostanie kwestia, się do pracy. Przesiąść się na rower, to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa. Szczególnie teraz, kiedy jest ciepło, można rzeczywiście tym rowerem bardzo sprawnie sobie przejechać. Również do tego zachęcam, bo ostatnio za namową dziewczyny troszkę więcej jeżdżę, chociaż wcześniej nie lubiłem jeździć. Jakoś tak bardziej mnie cieszyło bieganie, ale jednak jazda rowerem jest sympatyczna i też ją polecam. Acz pojawiły się antagonizmy, szczególnie na nowo wybudowanej Eurovelo u stóp Nowego Sącza na wałach nad Dunajcem, gdzie jak wiadomo mogą jeździć tylko rowerzyści. Oczywiście są także piechurzy, bo to odwieczne miejsce spacerowiczów. No tak. No i pojawił się kłopot, który chyba trzeba będzie jakoś rozwiązać. No a pani już przejechała się tą trasą, czy nie? Ależ nie jeden raz. No właśnie, także jest naprawdę fajnie i widać, że taka inwestycja była... No jestem wielką zwolenniczką, tylko rzeczywiście tam też jest potrzebne miejsce dla spacerowiczów, bo byli, są i prawdopodobnie będą. Na pewno, ale też cieszę się, że wreszcie powstają takie drogi, kiedy możemy się w takiej miłej atmosferze, jak i również blisko przede wszystkim Dunajca, też możemy się przejechać do Starego Sącza już niebawem, za chwileczkę jeszcze dalej. I naprawdę polecam wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie byli na tej trasie, pojechać sobie w sobotę czy w niedzielę, jak wiele ludzi z tego korzysta. No, mnie no niedziela wskazała, była zamknięte były sklepy, piękna pogoda, więc jest czas dla rodziny właśnie. Sporo osób wyległo na rowery, na spacery. I o to właśnie chodzi. Teraz możemy się poświęcić rodzinie, bo często w tygodniu na to nie ma czasu i cieszę się, że możemy, że ta inwestycja właśnie tak mieszkańcom służy. Panie przewodniczący, jest bardzo ciekawy temat, który właśnie wypłynął, co prawda rządowy, ale ciekawa jestem pana komentarza. Aha. Otóż pojawił się socjalny pomysł ekipy rządzącej na Studenta Plus. Mhm. Chodzi o to, takie jest założenie, że to samorząd funduje stypendia nawet po 1000 zł miesięcznie studentom, którzy po studiach będą mieszkać i pracować w danej miejscowości. Czyli w tym przypadku w grę wchodziłby Nowy Sącz. Oczywiście w przypadku każdej innej miejscowości dana miejscowość. I teraz pytanie. Oczywiście to samorząd wybiera kierunki niejako dedykowane, prawda, które będzie płacił te, na które będzie płacił te stypendia. Czy to dobry pomysł? Czy pan w ten sposób chciałby zatrzymać młodych ludzi w Nowym Sączu? I co im zaproponować? Które kierunki tutaj najbardziej by się przydały? To znaczy, ja powiem tak, w tej chwili widać chociażby po wskaźniku bezrobocia, jaki jest, czy w Małopolsce, czy w Nowym Sączu, że na rynku pracy nie ma takiego wielkiego problemu, żeby tą pracę znaleźć. Rzeczywiście ja też widzę, że młodzi ludzie często chcą troszeczkę wyrwać się z domu, być może czasami spod opieki rodziców, studiować poza granicami swojego miasta. Albo część zarabiać wraca, więcej, część... bo w Krakowie, w Warszawie będą zarabiali więcej niż w Nowym Sączu. Ale wie pani, to zawsze tak było, że w dużych ośrodkach miejskich zawsze więcej się zarabiało. I... Ale jeśli chcemy przyciągnąć tutaj naprawdę specjalistów wysokiej klasy, to boję się, że trzeba. Boję się, no, spodziewam się, że trzeba będzie im lepiej zapłacić. Ale... Czy wtedy na te czy pomysł na to socjalne dla studentów, na ten Student Plus pakiet? Znaczy ja uważam tak, ja jestem zwolennikiem mimo wszystko zawsze tego, żeby oferować wędkę, a nie rybkę, tak? Czyli zachęcajmy do tego, żeby młodzież się kształciła, żeby w takiej zdrowej rywalizacji zdobywała w przyszłości stanowiska, które pozwolą im dobrze zarabiać. Ja niedawno byłem na takich wizytach w sądeckich firmach, dużych firmach i trzeba powiedzieć, że te firmy właśnie chwalą się, iż wiele osób po studiach, ale nie tylko, nawet osób, które wyjechały robić karierę w innych przedsiębiorstwach w Warszawie czy w Krakowie, dzisiaj wracają do Nowego Sącza i tutaj też mogą dobrze zarabiać. My mamy firmy, które działają na skalę globalną i są cenionymi markami na całym świecie. No mówi się o mieście milionerów, tylko to denerwuje bardzo mieszkańców regionu, którzy milionów w kieszeni nie czują. Ja oczywiście, każdy program socjalny, jeżeli ma tylko wesprzeć ludzi, tak jak 500+, teraz sprawdził się rewelacyjnie. No wchodzi w grę piórnikowe 300 zł za chwilę. No ja się tylko cały czas boję, żeby nie weszło to bykowe, bo ja jeszcze nie mam dziecka i nie chciałbym tego płacić. Natomiast kwestia jest taka, pani redaktor, że jeżeli jest jakiś program socjalny i ma mieszkańcom pomóc, jak najbardziej. No, cieszę się, że 500+ zdało egzamin. Jeżeli, nazwijmy to rzeczywiście Student Plus, też miałoby zdać egzamin w ten sposób, to jak najbardziej. Na sesji Rady Miasta będziecie pochylać się nad programem promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla miasta Nowego Sącza. Tam w grę wchodzi sprawozdanie z roku 2017, ale cała ta aktywizacja dotyczy 2016-2020. To jakby świetnie łączy się z
tym pomysłem na to, jak ściągnąć tutaj młodych ludzi, jak ich zachęcić do tego, żeby chcieli tutaj zostać. Znaczy tak, ale pani dyrektor, trzeba jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ja kiedyś prowadziłem takie badania na terenie powiatu nowosądeckiego, gdzie badaliśmy preferencje uczniów i bardzo często uczniowie, którzy kończyli szkołę podstawową czy gimnazjum jeszcze wtedy, wybierali kierunki kształcenia dlatego, że wybrał kolega czy koleżanka, tak? I potem, kiedy za rok pytaliśmy tych uczniów znowu, kiedy już byli w szkole średniej, czy jeszcze raz wybraliby ten sam kierunek, to większość z nich odpowiedziała, że by tego kierunku nie wybrała, a dwa, że żałowali, że też nie skorelowali tego swojego tych swoich zainteresowań, jak również, czy wyboru kierunku kształcenia z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Często, no był moment, kiedy nakształciło się mnóstwo ekonomistów, ale ekonomistów, ale pedagogów tak samo bardzo dużo, kiedy na 40 lat do przodu praktycznie nie było gwarancji, że pedagog znajdzie tutaj pracę, czy nauczyciel, więc cieszę się teraz, że szkoły wyższe dostosowują w miarę programy studiów nie pod kadrę nauczycielską, jaką mają, tylko pod zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. I wreszcie teraz doradztwo zawodowe schodzi też o szczebel niżej. Zauważmy, że będzie teraz w szkołach podstawowych, czyli już dzieciom uświadamia się, jak bardzo ważne jest to, żeby myśleć o swojej karierze zawodowej, żeby przede wszystkim poznać swoje wady i zalety, bo każdy z nas przychodzi z zakodowanymi genetycznie cechami swojego temperamentu, poznaje wady i zalety. Ja na przykład nie potrafiłbym być lekarzem, prawda, i traktować człowieka jak materiał biologiczny. Cieszę się, że sprawdzam się akurat w tym zawodzie, w którym pracuję i życzę każdemu, bo jak to ktoś kiedyś pięknie powiedział, róbmy w życiu to, co lubimy, a nie będziemy musieli pracować. Danuta Szaflarska przede wszystkim bardzo mocno na to naciskała. Czy rondo pod zamkiem, przyszłe rondo, pod właściwie basztą, będzie nosić imię księdza infułata Władysława Lesiaka? Zobaczymy. Pyta pani o tą uchwałę, tak? Która była proponowana. No na razie musimy to rozdzielić troszeczkę. Niech jakaś infrastruktura najpierw powstanie, a potem zastanawiajmy się... Pojawił się problem, rozumiem, z dokumentacją, czy z uprzedzaniem faktów. No właśnie. Cieszę się, że już są pewne propozycje, żeby temu rondu nadać imię. Nawet opozycja z Rady Miasta się zgadza. No to też się cieszę, natomiast... Ta jej część. Tak, ale musimy poczekać, niech infrastruktura powstanie i dopiero wtedy będziemy mogli nadawać imię. Tak jak my na Dąbrówce chociażby czekaliśmy, aż powstanie plac rekreacyjny i teraz, dopiero kiedy ten plac rekreacyjny powstał, będziemy nadawać imię temu placu. Jakie? Będzie nosiło, jeżeli Rada Miasta podejmie taką uchwałę, a wierzę, że podejmie, bo na razie opinie wszystkich komisji są pozytywne, że będzie nosiło, plac rekreacyjny będzie nosił imię Stanisława Janisza, świętej pamięci, byłego przewodniczącego osiedla Dąbrówka, znanego społecznika, osoby, na której ja się też wzoruję, bo rzeczywiście takiego pierwszego przyspieszenia, bo teraz mamy hasło takie Dąbrówka przyspiesza, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że pierwszego przyspieszenia Dąbrówka nabrała za kadencji pana Janisza, który był odpowiedzialny za gazyfikację, za drogi asfaltowe, za to, że chociażby mamy ulicę imienia Zyndrama, bohaterów Orła Białego, Bolesława Chrobrego, Mieszka I. No on był bardzo tutaj zżyty z naszą społecznością lokalną. Jeśli rada będzie zgodna. I liczę, że będziemy już dzisiaj mogli się wieczór cieszyć, że mamy plac rekreacyjny imienia Stanisława. Będziecie też mówić o programie, o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza 2018. Tak, no to wynika z naszych obowiązków. Tylko z tym jest ciągle kłopot, bo ciągle nie ma tego schroniska, o którym mówi się na tłokach, a... Ale wierzę i mamy zapewnienia, że to schronisko powstanie, także spokojnie, no ten program ma na celu, no te nasze obowiązki, o których powiedziałem, bo musimy niestety o te bezdomne, bezbronne często zwierzaczki dbać, ale wierzę, bo zresztą pan prezydent zadeklarował, że takie schronisko powstanie. Była taka deklaracja? Więc myślę, że tutaj wierząc w słowa pana prezydenta i to, że dotrzymuje słowa, to schronisko za niedługo powstanie. Czyli są szanse, że dzisiaj na sesji dowiemy się, kiedy to schronisko może powstać? A zobaczymy, zachęcam do śledzenia sesji. O, z całą pewnością będziemy. Myślę, że tak. Zaczyna nam brakować już czasu, więc na zakończenie jeszcze tylko słów kilka o tarczy herbowej, bo właściwie od tego zaczyna się sesja dziś. Tak, zaczyna się i znowu akcent z osiedla Dąbrówka. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tarczę herbową odbiorą zasłużeni bracia Henryk, Bogdan i Rafał Popiela, którzy bardzo działają mocno na tej niwie społecznej, wspierają wszelkiego rodzaju działania społeczne na osiedlu i nie tylko. I są też takim wzorem, dlatego że proszę sobie zwrócić uwagę, trzej bracia,
zbudowali potężny biznes i jeszcze swoimi pieniędzmi, bo tak to trzeba powiedzieć, potrafią się dzielić z innymi, a my nieraz w swoich rodzinach mamy problem, żeby dogadać się co do elewacji domu, czy do kostki brukowej, czy ogrodzenia, a oni potrafili we trzech zbudować potężny biznes i jest to taki wzór rodziny, która nawzajem bardzo mocno się wspiera i cieszę się, że możemy ich dzisiaj uhonorować, bo bardzo im się to należy. Oczywiście nasi reporterzy pojawią się na sesji, więc będziemy ją relacjonować i potem zdawać informacje na naszej antenie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.